Tuż po wakacjach odbyła się 8. sesja Rady Powiatu Wejherowskiego. Tradycyjnie jako pierwszy głos zabrał starosta Józef Reszke. W swoim sprawozdaniu poinformował radnych o zakończonych inwestycjach oraz realizowanych zadaniach. Jednak głównym tematem obrad była zmiana zasad wynagradzania nauczycieli przez powiat wejherowski. Po przyjęciu uchwały wysokość dodatków funkcyjnych będzie zależała od liczby uczniów uczęszczających do danej placówki. Według radnych wprowadzone zmiany są korzystne, bo motywują pedagogów do pracy, a jest o co powalczyć, bo radni podwyższyli kwoty dodatków motywacyjnych. Zmiany dotyczą nie tylko nauczycieli, ale też dyrektorów. Na razie nie wiemy, jakie jest ich zdanie w tej sprawie. Podjęto także uchwałę, na mocy której szkoła ponadgimnazjalna w Strzepczu zostanie zamknięta. Ponadto kapituła medalu zgłosiła osoby nominowane do nagrody za zasługi dla powiatu wejherowskiego.